Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czasami ktoś w jakimś wywiadzie pyta mnie, co uważam w moim życiu za najważniejsze. Całe życie służyłem Polsce. Zacząłem od demonstracji w marcu 1968 roku, a potem była szczeniacka konspiracja. Pierwszy raz mnie aresztowali, gdy miałem 19 lat. 13 grudnia 81 zostałem internowany. Byłem wtedy bardzo dumny, że moja żona jako pierwsza dojechała do Jaworza. Przywiozła informacje, pozdrowienia od przyjaciół z podziemia, dodała otuchy. Jestem synem odważnego narodu. Moi odważni przodkowie bili się we wszystkich wojnach, wszystkich powstaniach. Moja dzielna żona wychowała 5 dzieci na dzielnych ludzi mimo trudnych warunków. Zatem, gdy ktoś mnie spyta, co jest w życiu najważniejsze, odpowiadam: odwaga, no i rodzina. Pewnie inaczej nie dostałbym kolacji.